Cześć, z tej strony Paweł. Witam was na moim kanale o nazwie Bielicowym. Dzisiaj nowa gra, Ostriv. Już kiedyś miałem z nią do czynienia, ale to było już sporo czasu temu. Mam nadzieję, że wyszły jakieś aktualizacje, że coś się zmieniło. Też dobrze nie pamiętam. Pamiętam tylko podstawy rozgrywki, nie pamiętam dokładnie szczegółów, jak się to robiło, więc sobie zaczynamy. Weźmiemy pierwszą mapę. I dobra. Choose a location for your settlers camp, przepraszam. Czyli musimy postawić sobie namiot dla naszych osadników. Poobejrzyjmy sobie w ogóle mapę, jak ona wygląda mniej więcej. Jest to niewielka mapa. Tak, tu żeby postawić wymaga wycięcia drzew. Dobrze, myślę, że gdzieś na tej wyspie. Nie za daleko wody, ponieważ będzie nam to bardzo potrzebne już od samego początku. Dobra, mamy już naszych mieszkańców. Build a forestry for wood production. Dobra, czyli musimy teraz zbudować... tartak, tak? Czy tam? Produkuje drzewo opałowe i korę. Tak. Dobrze kojarzę to korę. Dobrze. I postawimy sobie tu przy lesie. Nasi mieszkańcy już zaczną to budować. Tak jak widać, biorą sobie wózki do transportu. Tych dwóch pierwszych panów. Jeden wziął jakieś skrzynki. Może to są gwoździe. Zaraz sobie wiemy. Tak. Wziął gwoździe. Tu kolejny pan sobie ładuje deski. I kolejny pan z wózeczkiem też przyszedł po deski. I wszyscy trzej jadą zawieźć to na budowę. Dobrze, jeszcze upewnijmy się, że wszyscy nasi pracownicy dostępni będą zajmowali się budową, bo na chwilę obecną nie mają nic więcej do roboty, więc niech wszyscy tam gonią. Dobrze, ci się zajęli tym. Będziemy potrzebowali jeszcze kilku budynków podstawowych. Na farmę jeszcze nie potrzebujemy, oni mają jeszcze swoje zapasy. Jeszcze co prawda jest za wcześnie na zbiór siana. Ale to akurat budowa tych obiektów nic nie kosztuje. Można już zawczasu postawić kilka. Zawsze je można zburzyć, przenieść. Tak, zburzyć, przenieść nie można. Ale dobrze, patrzymy co dalej mam. To są budynki jeszcze, które no, będziemy budować później. Charcoal pile, czyli węgiel drewny. To będziemy niedługo budować, ale najpierw niech wybudują tartak, żebyśmy mieli skąd brać drzewo opałowe. Clay pit, czyli ceglarnia, lepianka. No, muszą mieć miejsce, skąd będą mogli pobierać właśnie sobie te lepiszcze do. Między innymi potrzebne do stawiania niektórych budynków. Dobrze, przyjrzyjmy sobie, jak idzie dobudowa naszym pracownikom. Proszę bardzo. Tu widać fajnie etap pracy i co na tym etapie jest potrzebne, tak? Na razie są potrzebne deski i gwoździe. I oni sobie powolutku, jak widać, fundament stawiają. Na belach będzie stał budynek. Dobrze, popatrzmy jeszcze dalej, co my tu mamy w budynkach. Wapno to jeszcze daleko, droga, zanim wapno nam będzie potrzebne. O, i to jest budynek, już widzę. To jest budynek, który też warto dosyć szybko wybudować. Będzie nam on zapewniać, jak tu się obracało. E i R. Okej. Okay. Będzie on nam zapewniał pokrycie dachów w których budynkach, tak? Będą
Będzie można zbierać tam trzcinę i produkować z niej pokrycia dachowe. Patrzymy sobie dalej, jak idzie naszym pracownikom budowa. Już widać, że pale stoją. Już częściowo podłoga postawiona, nawet już stawiają słupy, które będą służyć do podtrzymywania ścian i dachu i pewnie stropu przy okazji. Widać deski, zostało nam 4000 desek, 1000 żelaza, 1452 gwoździe i 1200 właśnie tej trzciny do pokrywania dachu. Tu panie widać nudzą się jeszcze, nie mają co robić. Pani Stytyna budowę nie da rady zatrudniać pań, więc musimy poczekać, aż nam skończą. Tutaj może troszeczkę przyspieszymy czas, żeby za długo nie zwlekać budową. No to powiem wam, że bardzo lubię patrzeć, jak oni pracują, tak? Bo teraz znowu już przywożą materiały. A niektórzy, podejrzewam, poszli na odpoczynek sobie. No właśnie, tu widzieliśmy, że jeden poszedł do namiotu. Tutaj kolejny poszedł do namiotu, a teraz widać, ci inni zerwali się do pracy. No i będą stawiać już kolejne fragmenty budynku. No i zaraz będziemy mieli dach, taki daszek, o, i skończyli budować. I musimy teraz przypisać tu tak niewystarczająca ilość pracowników. Żeby tak właściwie pracował, potrzebne jest co najmniej dwóch pracowników. Jednego już zwolnimy z budowy, nie ma potrzeby, żeby aż tylu ich pracowało na budowie, bo potrzebujemy desek. Jeszcze chyba jednego musimy zwolnić, bo się coś nie chce żaden zatrudnić. Dobra. Mamy jakichś bezrobotnych. Populacja. Pracuje 7. Mamy jeden wakat, czyli tu powinno wszystko działać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, coś jakiś len nie chce się tam zatrudnić. Dobrze, ale myślę, że zaraz to się zmieni. Teraz możemy sobie jeszcze zmienić tu opcje jakieś? Nie. Aha, tu możemy ustawić, że osoby, które będą pracować w tym budynku, będą zarabiać 110 podstawowej, ilość procentową podstawowej pensji. Zrobimy, żeby było 110, żeby tu zawsze ktoś chętny był nam do pracy. Dobrze, teraz nam budują kolejny budynek, który nam jest bardzo potrzebny. Czyli właśnie budynek, w którym będziemy pozyskiwać z brzegu rzeki trzcinę i robić na niej dach. Będziemy mieli w zasadzie już produkcję trzech podstawowych składników potrzebnych do budowy domków dla naszych pracowników, bo teraz, jak widać, wymagana jest budowa domów dla wszystkich mieszkańców. I tak, tu produkujemy tak drzewo, tu mogą stąd sobie wziąć lepiszcze, a tu będziemy mieli pokrycia dachowe. Sprawdźmy, czy na pewno nie mamy żadnych bezrobotnych. Pracuje 8, a z 18. 51 mężczyzna nie pracuje, nie wiem czemu. Ścielenił. Chociaż może nie. Na razie zróbmy to w ten sposób. Niech trochę przyspieszy produkcję desek, jeżeli już będziemy mieli jakiś zapas desek, bo ten zapas desek, który tu został, jest naprawdę, no właśnie, już nawet nie można mówić, że jest niewielki, bo już nic z niego nie zostało. A tu dopiero znoszą
Belę. Więc ten dodatkowy pracownik, tak, niech zacznie ciąć. Tutaj nam cały czas zgłasza, że jest za mało desek do zakończenia pracy. Deski nie są w ogóle dostępne. O, już tam znoszą jakieś elementy budynku. Schodki jakieś. Podłoga. Słupy. Dobrze, skoro oni już są na tym etapie, to my już zaczniemy planować sobie domy. Widzę, że cały czas jest dostępny tylko podstawowy rodzaj domu. Będę nic się nie zmieniło. Możemy sobie tak na kołbursie 90 stopni. Tu pod wolny kąt. Ale myślę, że jak nam tak podpowiada, to zaczniemy sobie od budowy pierwszych domów właśnie w ten sposób. Dwa domy. Musimy też pomyśleć o tym, żeby zacząć zdobywać w jakiś sposób żywność. Najprostszą metodą to było łowienie ryb, z tego co pamiętam. Przecież też wymaga czasu. Jeżeli przed zimą nie zbudujemy dla wszystkich mieszkańców domków, tych, które tu postawiłem, takich pierwszych, to mieszkańcy zaczną nam uciekać. Zostaną tylko ci, którzy będą mieli budynki. Ale jest jeszcze drugi warunek. Oni muszą mieć coś, co jeść. To też zaczną uciekać. Tu na przykład oni tu przyjechali jako do tego obozu z dosyć dużymi zapasami. I one mniej więcej na rok starczą. Ale już na przyszły rok będziemy musieli zapewnić im zapasy. Co tu się dzieje? No cały czas tych desek brakuje. Się obijają. Dobrze, to przesuniemy jeszcze jednego pracownika z budowy na produkcję desek. Chociaż już widzę, że desek jest całkiem spora ilość. Czy tu są maksymalne ilości dostępne? Dobrze, to znowu trochę przyspieszmy trochę czasu, bo szkoda tracić. Dobrze, dopóki nie mamy desek, zobaczmy co potrzebuje. To przesunęliśmy budowę, niech powoli poznoszą to, co jest potrzebne. Tak, tu już widać. Aha, tu już nam niczego nie brakuje, ale dobra, myślę, to jak już zaczęliśmy ten domek, żeby nie mieszać, pozwolimy im skończyć. Że tu już mamy. Nie, dobrze, jeszcze trzeba bilansować cały czas ten zapas. Tu zatrudnimy tylko kobiety. I za 80% stawki. A mają to robić jako dorywczą pracę. Bo w sezonie, w którym będą dostępne sprawy do suszenia. Dobrze, rezygnujemy z jednego pracownika tutaj i znowu go przeniesiemy na budowę. No i jeszcze trochę materiałów jest, jak widać, potrzeba, ale powoli są jeszcze jest tylko potrzebne właśnie ta trzcina na dach. I będzie wszystko tak, jak trzeba. Dobrze, zaplanujmy jeszcze jeden dom. Myślę, że postawimy go ładnie też obok.
I musimy pomyśleć już też powoli o kowalu. Gdzie ten kowal był? Smith. Dlaczego mówię, że musimy pomyśleć o kowalu? Z tego powodu musimy go ładnie zmieścić w siatce, ale dobrze. Potrzebny nam będzie kowal, bo niedługo skończą nam się gwoździe. Dał nam 1290 gwoździ. Więc postawmy już pierwsze domy, żeby tak, o, żeby sobie zobaczyć, jak pierwsza rodzina się przenosi do domu. Tu są jej mieszkańcy. Mają 3-letnie dziecko. Mają 9 złotych monet jako bogactwo. Tak, tu już widzimy ich dobytek. Będą się powoli przenosić. Dobrze, wróćmy na budowę naszej. Naszego budynku, tak, który będzie na strzechy nam budował. Tu już jak widać szybko to skończyli, bo już niewiele brakowało. Teraz tak, zatrudnijmy. Tak, tu niech nie zatrudnia mężczyzn. Znowuż będziemy dyskryminować kobiety i damy im tylko 90% pensji, ale to jest łatwa praca. Muszą tylko, o, już dwie panie się najęły do tej pracy. I będą nam zbierały. Musimy sobie popatrzeć ładnie. Tu przyjdą. I powoli będą. Widać teraz, tak, tu jest pięknie trzcina. I zbierają. I tu już tak schnie. Mamy ustawione maksymalne, bo tu możemy zmniejszyć poziomy przechowywania, ale maksymalne zostawiamy. Niech zbierają. A tu już, jak widać, powstaje kolejny domek. Sobie trochę przyspieszyć, patrząc, jak powstały fundamenty. Teraz widać, że będą podłogę kładli. No niestety skończyły się deski. Ale już tu kolejny pan jedzie z deskami. Czy już to widać? Już powoli widać, jak powstają nam ścieżki. W tej grze nie budujemy ścieżek. Ścieżki powstają w tych miejscach, gdzie chodzą często nasi mieszkańcy. Można je kontrolować w pewien sposób, jak one będą powstawać, ale tylko w sposób pośredni. Weszliśmy sobie jeszcze jakieś dekoracje. To są takie, może duży łuk. Nie. Możemy sobie właśnie robić takie rzeczy. A i znowu chciałem powrócić o pełen kąt, a zrobiłem. O, ale chyba. Nie, nie, straciłem niestety ten kąt. Ale chyba będzie teraz ok. Zróbmy to w ten sposób. I żeby nasi mieszkańcy w czasie pracy nie musieli daleko chodzić, żeby odpocząć, postawmy im tu ławeczkę. Dobrze. Tak fajnie widać, że nawet komin budują, a raczej kuchnię taką, tak, z kominem w naszym budynku. O, jest i komin. I mamy budyneczek. Jak widać, budyneczek jest troszeczkę inny. Ten ma tutaj nie wszystkie ściany białe, w przeciwieństwie od tego. Tak, przeprowadza się nam już kolejna rodzina. A też
postawmy im ławeczkę koło domu, żeby mogli sobie w dowolnej chwili odpocząć. Może na jakieś drzewka, żeby przyjemniej było. Proszę bardzo. Oni biorą się za kolejny dom, później zrobią kowala, a my zacznijmy sobie planować już kolejny budyneczek. O właśnie, ale kurczę, widzę, że jednak ten łuk nie był dobrym pomysłem. Jednak tu chyba trzeba w takich sytuacjach stawiać ten duży łuk. Dobrze, niech będzie duży łuk w takim razie. O, i właśnie o to mi chodziło, że on złapał sobie róg budynku do tego. Tutaj właśnie i dobrze. I budujemy sobie domy kolejne. Tak, mieszkają już ładnie dwie rodziny. Tu drzewko jest. Myślę, że korzystając z wolnej chwili postawić jeszcze jedno drzewko. Na sobie będą powolutku rosły. Że tu mają już takie zapasy, że przesuniemy tego jednego pracownika z powrotem na budowę, by przyspieszyć pracę. Bardzo ładnie na budowę kolejnego domku. Znowuż widać, że piec jest stawiany. A jeszcze tylko trochę. Będziemy mieli 1090 gwoździ nam zostało. Gdzie jest ten? Jak tu jest? Aha, on będzie potrzebował tylko 112. Nie będzie źle, te potrzebują 100. No to może trochę się pośpieszyłem. Widzę, że ten domeczek też ciutkę inny. No już postawmy jakąś ławeczkę dla mieszkańców. Niech sobie chodzą. Planujemy kolejny domek. I widać, że ruszyła nam już budowa kowala. Już niektórzy przywieźli dostawę, tak, inni zaczynają tu budować z tego. Jak widać, budowa na wszystkich budynkach wygląda bardzo podobnie. Dostawcy przywieźli, ci budują. W pierwszym roku jest bardzo ważne, żeby utrzymać szybkie tempo budowy, bo inaczej nie skończymy domów dla wszystkich mieszkańców, a to jest niestety duża strata. Utrata trzech mieszkańców, każdego mieszkańca, to niestety problem, żeby później zastąpić jego pracę kimś innym. A jeżeli nie będziemy dostarczać odpowiednich materiałów naszym mieszkańcom, to nie będą chcieli przybywać kolejni osadnicy. Dobrze, jeszcze trochę tego i tego potrzeba. Czyli tego i tego. Czyli właśnie muszę sprawdzić klej, co to było, nie pamiętam. Nazwijmy to klejem i desek. Czy dokładnie tam jest
drzewo chyba, tak? Ale... A, ale mówię, funkcjonuje to bardzo sprawnie. Zajrzyjmy do pani. No cały czas mają pracę, bo... Tu już im wyschło, ale na budowę domków im zabierają. No tu ten pobiera stąd. Tu panowie już mają takie zapasy, że... Tak, tu osiągnięte limity. A, i sprzedają już drzewo o połowę. Bo drzewo o połowę kupują mieszkańcy domków. No, gdzieś tu w którymś widać, tak, tu mają 493, a jak patrzymy w namiotach, też mają w sumie, ale myślałem, że nie mają. Fajnie można zobaczyć, jak sobie chodzą mieszkańcy, gdzie, co robią. Tak. Olesz od raka i mają 11-letniego Wiktora. Tu sobie ona siedzi. A ten 11-letni Wiktor pewnie u koleżanki był. A nie, tu 3-letka, to raczej nie był u niej. Chyba, że się nią zajmował. Też 3-latek u państwa jeszcze nie mają dzieci, a popatrzmy jeszcze, jak to wygląda. Tu 7 i 3-latka, dwie dziewczynki, 11 i 8, 4 i 8 miesięcy, 1 roczek, 9 lat. Możemy postawić jeszcze jakieś drzewka, żeby nam tu w przyszłości wyglądało to bardzo ładnie. O, dobrze. I zakończyli nam budować owala. Zatrudnijmy tu jedną osobę, zwolnijmy z obowiązków. Tutaj myślę, że Kowalowi zapłacimy bardzo dobrze. Tu dostawcy mogą dostawać mniej. O, już się zaczął sezon na zbieranie. Jak widać, tu już są pozbierane. Schnie sobie nam trawa, żeby stać się sianem. I ja myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, to proszę o łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji swojego kanału z gwiazdką. Z gwiazdką. To się tak nazywało. To już zapomniałem. Dzwoneczkiem, przepraszam. Do subskrypcji z dzwoneczkiem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Do usłyszenia, na razie, cześć.